Gumny. Gumny na prawej stronie, jest wrzutka w szesnastkę, Sarri gol! Sam nie spodziewałem się, że ta moja kariera może się potoczyć tak szybko, że zagram pół sezonu pełnego w Ekstraklasie i już mogę wyjeżdżać za granicę. No, na pewno fajna rzecz, no, ale tak jak mówisz, żadna sodówka czy coś, no to nie odbija mi do głowy. Teraz mam tym bardziej kontuzję, muszę wiedzieć, że muszę wziąć się do siebie, wywalczyć sobie skład, no i znowu się pokazać, że jestem warty na tyle, co mnie wycenili. 23 maja przeszedłem plastykę chrząstki. Rehabilitacja polega na tym, że chodziłem półtorej miesiąca aż o kulach. Teraz jestem trzeci tydzień na nogach i doprowadzamy do tego, żeby 27 sierpnia wszystko było na tyle dobrze, że mógł zacząć biegać i już trenować z drużyną. Ten uraz, który zaleczyłeś, który teraz rehabilitujesz, to jest to, co zaniepokoiło Niemców z Borussii? Jest. Był to pewna rzecz, która ich zaniepokoiła. Wiadomo, no, to był dla nich duży transfer. Borussia Mönchengladbach nie robiła wcześniej takich transferów. Zrobiła wcześniej. Słyszałem, że tylko Szaka wzięli za 8 milionów. Później byłem ja. Mieli bardzo dużo kontuzji też w zespole, także no, nie podjęli tego ryzyka, żeby mnie wziąć. No, szanuję tą decyzję, oczywiście bolało, ale jestem tutaj i mam nadzieję, że jeszcze jakiś transfer mnie czeka. Walczymy nad przywróceniem sprawności sprzed zabiegu, a nawet ulepszeniem formy, bo ja zawsze mówię, że jednak ten uraz czy kontuzję trzeba wykorzystać na polepszenie swojej formy, więc pracujemy nad tym, żeby Robert po prostu jak wróci, był w jeszcze lepszej formie niż był przed zabiegiem. To jest bieżnia antygrawitacyjna, gdzie jej zastosowanie polega na różnicy ciśnień. To jest technologia wykorzystywana przez NASA i tak też jest ogólnie określana. Chodzi o to, żeby było mniejsze obciążenie stawów, czyli jesteśmy w stanie zredukować masę ciała pacjenta, zawodnika do 80%. Generalnie jakbyś normalnie biegał, tylko nie czujesz tak tego na mięśniach gdzieś na czwórkach. Trochę luźniej niż normalnie. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie przywracania jak gdyby tej takiej sprawności podstawowej, tak? Bo Robert jest po okresie delikatnego takiego usztywnienia tego stawu, tych niepełnych zakresów. Także na razie działamy tylko i wyłącznie na funkcjach, które są na tym pełnym zakresie, które już odzyskaliśmy. No i to jest wprowadzanie takiej pracy właśnie propriocepcji, tak? Czyli takiej pracy czucia jakby głębokiego przez stopy. No, taka praca nad stabilizacją tej kończyny głównie, tak? Czyli cała ta praca związana z podwaliną, pod siłę, którą będziemy odbudowywali, jak już będziemy mieli też zielone światło z Rzymu. Trzyletni epizod hokeja, że tak powiem, zacząłem, kiedy miałem 7 lat, pierwsza klasa podstawówki, gdzieś w podstawówce numer 26, to jest nasza na Łazarzu, 100 metrów od domu też pewnie dlatego, i tam sportem był hokej. No i tak tego śladem poszedłem, w sumie grałem przez 3 lata, aż w końcu stwierdziłem, że troszkę to nudne i chciałem spróbować też czegoś innego. I spróbowałem piłki nożnej właśnie w wieku 10 lat. Chciałem się zapisać do Poznaniaka, lecz nasz łysy tata, starszy, duży taki, nie chciał się na to zgodzić, że do Poznaniaka, i mówił, że albo coś robię na poważnie i próbuję swoich szans w Lechu. To druga strona medalu. Że albo spróbuję swoich szans w Lechu, wyjdzie i gram w tym Lechu, albo zostaję przy hokeju i robię to, co wtedy jakoś tam umiałem, tak? No. Pamiętam, że wtedy byliśmy po prostu na Golęcinie, był jakiś tam mecz Poznaniaka właśnie, chłopaki grały. Robert, Boże, ty to pamiętasz? No ja pamiętam wszystko, widzisz? Robert bardzo chciał, mama oczywiście była za, tylko była właśnie kwestia dogadania z ojcem. Ojciec właśnie tak postanowił, jak postanowił, no i wyszło na jego, nie? Gdyby poszedł do Poznaniaka, nie wiadomo, czy by się tak potoczyła kariera Roberta. Bardzo fajnie, że trafił do Lecha, no i że mu się udało. No nigdy nie byliśmy odcinani od sportu, tak? Byliśmy raczej pchani w ten sport. No i jak widać, dało to swój efekt. I jak ja, jak i mój brat zajmujemy się tym, co lubimy i kierujemy swoje życie sportem tak naprawdę. Tak, ojciec zawsze powtarzał, że po prostu go nie miał kto poprowadzić, dlatego tak jest, to zawsze, nie doszedł na szczyt kariery pływackiej. Mówił, że Pepsi by był i igrzyska by zdobywał. Też wierzymy w to z całego serca, ale... No, nas ma kto poprowadzić, poprowadził i na razie idzie to w dobrym kierunku.